Hej, ja jestem Sarcza. Wy oglądacie kolejny odcinek z dodatku DLC The Hidden Ones do gry Assassin's Creed Origins i znajdujemy się obecnie przy świątyni Tota. To jest tutaj, gdzie mieliśmy jeden punkt widokowy i chciałem na dobry początek rozpocząć sobie zadanie Okruchy Gwiazdy. Zwój Tota zostaje znaleziony przez Gamilata, który jest rozgoryczony, że nie są to poszukiwane przez niego legendarne Okruchy Gwiazdy. Oddaję więc zwój Bajekowi, a ten rozwiązuje zagadkę. Jak pamiętacie, ja to zadanie otrzymałem w momencie przechodzenia jednej misji fabularnej i wygląda na to, że polega to na czymś podobnym jak rozwiązywanie zagadek z papirusów, tylko że tutaj najwyraźniej zagadka jest bardziej rozbudowana. Ja już sobie przeczytałem tekst, to co jest tutaj w tym zwoju, więc możecie sobie to teraz też przeczytać. Najważniejsze wydaje się to, co jest na końcu, przynajmniej na razie, to znaczy i zabrał Tach kryształ do świątyni Tota i ukrył go w korzeniach drzewa życia zrodzonego w tej świątyni, aby nikt niegodny nigdy go nie odnalazł. Ja tutaj nie wiem, czy dobrze akurat odczytuję te imiona, ale to nie jest tak istotne. Najważniejsze jest to drzewo życia, które od razu mi się skojarzyło właśnie z tym miejscem, bo nawet na to wielkie drzewo zwróciłem uwagę, jak tutaj z tego obelisku wylądowaliśmy na dole. Więc już sobie wypatrzyłem, że rzeczywiście jest tutaj coś przy tym drzewie życia interesującego. Patrzcie na to. Najwyraźniej można się tutaj dostać. No, bo już w pierwszej chwili myślałem, że jednak nie, ale kilka razy trzeba było uderzyć i proszę. Is this the story Crystal of Thoth? This shows the Crystal of Thoth on the pinnacle of the obelisk. Kryształ, proszę bardzo. Zobaczmy sobie na opis tego przedmiotu. Kryształowy pryzmat znaleziony pod drzewem życia. Tak piękny przedmiot musi mieć wielką wartość. Użyj kryształu przy obelisku. Aha, czyli tak jak powiedział Bajek. No to teraz spróbujemy się wspiąć z powrotem na ten obelisk. A mówię z powrotem, bo już tam byliśmy swego czasu. I zobaczymy, czy to wystarczy, żeby zagadkę rozwiązać, chociaż szczerze wątpię. I pytanie, co z tymi właśnie okruchami gwiazdy, których szukał tak bardzo Gamilat? To jest też interesujące. Na sam szczyt trzeba się tutaj dostać. I proszę, możemy kryształ odłożyć, tak? Okej, pojawiło się światło. Czekajcie, spróbuję znowu tam wylądować na dole. A dobra, wygląda na to, że znowu mamy zagadkę ze światłami właśnie i z lustrami odbijającymi to światło. Zaraz trzeba będzie pokombinować. Czekajcie. Ah, the mirror reflects the light from the crystal. Aha, tylko że mamy tutaj niektóre miejsca niestety obrośnięte pajęczyną, więc dobrze to będzie spalić. Zróbmy to. W ten sposób. Tutaj to samo. I teraz, tylko pytanie, w które musimy wycelować tutaj. Teraz zobaczymy. Nic się nie dzieje póki co. W żadnym przypadku nic się nie dzieje. Chociaż czekajcie, czy to przypadkiem nie powoduje, że to światło jest teraz skierowane tutaj? Patrzcie, dokładnie. Dobra, czyli coś musi być z tym związanego. I tutaj też mamy pajęczynę. I jest kolejne światło po drugiej stronie.
Mam nadzieję, że jak tutaj to skieruję znowu tam na środek, to że wtedy coś się powinno stać. No i faktycznie. Ah, there. Beneath the tree of life. A path has been revealed. Tak na marginesie mi się przypomniało, jako że wykonujemy dzisiaj misję poboczną, to oczywiście będę wam pokazywać kolejne stroje, które jakiś czas temu sobie wykupiłem u handlarzy. A więc wybierzmy sobie teraz strój unikatowy. Perski wódz, proszę bardzo. Nie zapominaj o osłanianiu twarzy na pustyni. Piasek w oczach potrafi sprawić prawdziwy ból, a niewidomy Medjay nikomu nie pomoże. Też całkiem stylowo się to prezentuje. Sami możecie sobie teraz zobaczyć. I jeszcze tutaj. Sporo tutaj ten dodatek wprowadził takich białych strojów, co ciekawe. Ale dobra, wchodzimy tutaj. Znowu mamy kotka. Co ciekawe, ktoś mi napisał, że jeśli postoimy tutaj dłużej przy tym kotku, przy jakimkolwiek kotku, to że wtedy Bajek powinien takiego kotka pogłaskać, ale nie za bardzo widzę, żeby teraz coś takiego się działo. Może to jest rzecz losowa, albo po prostu za krótko czekam. No, ale mniejsza z tym. Idziemy, bo mamy zagadkę do rozwiązania. Okej, dokąd mnie to doprowadzi? I have never seen such swords. Made of the strongest iron, and have not rusted in all the ages spent under this tree. No proszę. Z chęcią przygarnę te miecze. This must be the treasure Thamos is searching for. Zanim zabierzemy się zadanie główne, to przeszukajmy jeszcze pomieszczenie dokładnie. Nie wydaje się, żeby było tutaj coś jakoś bardzo istotnego, ale wykorzystajmy, że już tutaj jesteśmy. Tylko uwaga na węże. Bo jak sami widzicie, jest ich tutaj sporo. No, jeszcze trochę i kurczę, zginę. Lepiej ich tutaj nie lekceważyć. Dobra. I jeszcze dalej chcę się przedostać tutaj. Pęknięte ściany, proszę bardzo. Tędy też można przejść, co ciekawe. Na razie tutaj chcę się dostać. I wygląda na to, że jest też... Wow! Szkatułka z kryształami. Za chwilę sobie zgarniemy. Powiem wam, że jeszcze tylko sobie tutaj wymienię wyposażenie. To znaczy zamiast łuku wojownika poprosimy jednak łuk łowcy. Ale też właśnie płonące strzały. Dobra. I weźmy tutaj te kryształy. To już chyba pozwoli mi coś ulepszyć. Dokładnie, możliwe wytworzenie. Albo zdrowie, albo ukryte ostrze. I teraz zainwestuję w ukryte ostrze w takim razie. Tak więc mam już wszystko oprócz napierśnika ulepszone. Potrzebuję jeszcze 9 kryształów, czyli najwyraźniej 3 takie szkatułki powinny wystarczyć. No to mam nadzieję, że jeszcze tutaj w tym dodatku to znajdę jak najbardziej. I będziemy mieli ponownie maksymalnie ulepszone wyposażenie Bajeka. Dobra, nic poza tym tutaj już nie znajdę. Tędy nie wychodzę na razie, bo na koniec się tam udamy, a póki co zabierzmy te ostrza. I zadanie ukończone, po prostu, okej. Ale teraz mnie interesuje, jak będą wyglądały statystyki tej broni. 43 poziom. Szkoda, że od razu mi nie dało na 45. To już bym nie musiał ich ulepszać. Akurat tak się składa, że teraz korzystałem z podwójnych ostrzy, więc sobie weźmiemy nowe. Proszę bardzo. Ostrza rodem z baśni. Ten, kto je dzierży, wysysa K swoich wrogów. Zdrowie przy zabiciu. Regeneracja adrenaliny i mnożnik kombinacji.
Nie mają raczej jakichś żadnych dodatkowych efektów wizualnych, ale całkiem efektownie się prezentują, jak mogliście zauważyć, więc troszkę sobie dzisiaj tymi ostrzami powalczymy. No dobra, to będzie kolejne zadanie ukończone. Ile ja w ogóle już ich mam zaliczonych w sumie? 140, czyli już 10 zadań, zdaje się, wykonałem w dodatku. Bo z tego co pamiętam, po ukończeniu podstawki miałem chyba ukończone 130 questów. No ale okej, mniejsza z tym. Przejdźmy tędy. No i tak jak myślałem, tutaj już będzie wyjście na zewnątrz. Ale widziałem tutaj też coś do przeczytania, co ciekawe. To po tej stronie. Brudne interesy. Bracia Rzymianie zaczynają podejrzewać, że dzieci świątyni przybywają z Memphis. Teraz grozi mi wielkie niebezpieczeństwo. Wstrzymajmy na kilka tygodni interesy z tym handlarzem niewolnikami, Harwą. Ale nie martw się, twoje złoto ukryłem w naszej skrytce na dachu. Czy to jest dla mnie wskazówka, żeby tego skarbu teraz poszukać na dachu? O ile właśnie chodzi o ten dach. A proszę, rzeczywiście ukryte. O, i super, i to będzie akurat skrytka z kryształami. Dobra, to jeszcze dwa takie miejsca trzeba będzie zlokalizować. To co, jako że zadanie ukończone, to teraz udamy się tutaj w końcu, gdzie jest po pierwsze jedno trofeum do odblokowania, a po drugie też sobie już sprawdzałem poszczególne papirusy i tutaj właśnie też jest z tym związana jedna zagadka. Varsino jest, albo Varsinoe, jest obelisk, który wskazuje czas. Jego cień w południe wskazuje na mnie, tam gdzie leżą rozgwiazdy. Więc zaraz się tam udamy. Akurat jeden z graczy zrobił tam zdjęcie, dlatego sobie taki znacznik ustawiłem. No i tak na marginesie jeszcze w tę stronę się nie wybierałem na nagraniu, więc sobie odkryjemy kolejne tereny. Ja się zastanawiam, bo mówiłem wam, że trofeum jest do odblokowania za to, że skoczymy z tego obelisku między 10 a 12 w południe, ale wydaje mi się, że już minęło więcej czasu. Zaraz zobaczymy po tym, jak ten cień będzie tutaj padał. Właściwie mogę to zobaczyć już z dołu. No, szczerze mówiąc, cień już jest chyba... A nie, cień jest tutaj. Z tej strony. Czekajcie, wdrapmy się na górę. Być może po prostu będę musiał jeszcze troszeczkę poczekać. Też imponująco ten obelisk wygląda. Okej. I patrzcie, to jest właśnie miejsce, które wskazuje aktualną godzinę. No i rozumiem, że południe jest tutaj na wprost oczywiście, więc tam by był kolejny skarb w ramach tej zagadki. Bo tam, gdzie leżą rozgwiazdy, czyli chodzi o rozgwiazdy nad morzem. No dobra, obelisk między 10 a 12 musiałby być mniej więcej jakoś tutaj, w tych rejonach. To na razie sobie skaczemy w takim razie. I idziemy rozwiązać tę zagadkę, to znaczy zdobyć sobie skarb, a później będę musiał poczekać na odpowiednią godzinę, żeby odblokować trofeum. Więc na razie po prostu biegnę w linii prostej do czasu, aż znajdę skarb jakiś, który będzie rozwiązaniem tej zagadki. Okej, mamy. Patrzcie, tutaj mamy też te rozgwiazdy. Nie, akurat są kamienie tylko. Ale jest skarb. Unikatową włócznię dostałem. Szkoda, że nie legendarną. Ale pokażę wam, jak wygląda. Broń biała. Włócznie były akurat na dole chyba. A, to jest włócznia, którą często już zdobywałem. A to mniejsza z tym. Jeszcze trzy zagadki mi zostały i się nimi zajmiemy później, a na razie skoro i tak nie jest to jeszcze ta pora, na którą czekam, to sobie podejdźmy tutaj i odkryjemy ten pytajnik, bo pora się za to zabrać, im bliżej jesteśmy końca dodatku. I widzę, że jest mały obóz do przejęcia, tak więc
Rozejrzyjmy się tutaj, poznaczajmy strażników. Czy to są wszyscy? Tutaj coś mamy, ale to w ogóle nie na tym terenie. Ale można chyba przy okazji sobie zabrać skarb, czemu by nie? Może to akurat się zdarzyć, że jest to coś ciekawego, to znaczy za coś ciekawego uznaję kryształy w moim przypadku. Ale chyba nie. No właśnie. Kiedy mamy takie jakby sakwy do złapania, to jest tam wtedy jakaś broń. W takim razie wracamy tutaj i wejdziemy do tego obozu. Właściwie to od tej strony mogę już zacząć. Tu jestem ukryty. Ojej. Pomyliłem się i przywołałem swojego wierzchowca. A lepiej jednak, żeby ten wielbłąd sobie poszedł, bo on tylko będzie zdradzał moją obecność. Ja go może właśnie przywołam jakoś tutaj do siebie. I wejdę do obozu. Mam nadzieję, że nie będzie ten wielbłąd za mną biegał, ale niestety biega za mną i to jest problem odwieczny. Przejdę sobie jednak tędy. I właśnie, tutaj też przywołam gościa, więc załatwię go za chwileczkę. Mam nadzieję, że wielbłąd już się zbliżać nie będzie. Akurat tutaj jest dobre miejsce, żeby się wkraść. Mamy jednego kapitana też do zlikwidowania. Co ciekawe, ja go jeszcze nie oznaczyłem tutaj nigdzie. No, nie dziwię się, że Bajeka nie widać w tym gąszczu. Ale muszę jeszcze zlokalizować tego kapitana, kurczę. To nie jest ten przypadkiem? O dziwo, właśnie nie jest dodatkowo oznaczony. I to chyba po prostu tak się akurat zdarzyło, ale to musi być chyba ten, którego muszę właśnie wyeliminować. Więc będę do niego się zbliżał powoli. Chyba, że mamy go w namiocie. Ale patrzcie, no nikogo mi w ogóle nie wykrywa. W takim razie spróbujmy tutaj szybko zadziałać po tej stronie. Uciekaj, uciekaj! O mały włos. Prawie by mnie zauważył, ale teraz będę w stanie go zaskoczyć. Dobra. I co z tym nieszczęsnym kapitanem? Naprawdę nie widzę nigdzie, gdzie mógłby być. Tu na razie zabieramy skarb, znaczy zawartość skarbu. To by było na tyle, a kapitana ani widu, ani słychu. Dobra, rozprawmy się na razie z tobą. Może któryś ostatecznie okaże się tym kapitanem. To powinien być tamten. Jest taki jeden z tych większych. Akurat sobie trenuje. Dobra, dla pewności tego uśpimy. I teraz lecimy. To musi być on. No i co? Nie za bardzo. Kurczę, to jest zastanawiające. Nagle nie ma kapitana, który powinien tutaj być. I obawiam się, że bez wczytania stanu gry się nie obejdzie, bo już kiedyś miałem taki przypadek swego rodzaju glitch w tej grze, że mi się żaden kapitan po prostu nie pojawił. Korzystając z okazji, że minęło trochę czasu, to wróciłem tutaj i wdrapię się znowu na ten obelisk, żeby tym razem już zaliczyć sobie, odblokować właściwie trofeum. Teraz to powinno być możliwe, bo jak widać cień pada już w odpowiednim miejscu i w tym momencie oznacza to, że mamy już właśnie godzinę między 10 a 12, więc możemy zeskakiwać. No i proszę, i zgodnie z tym co mówiłem, trofeum odblokowane. Tak więc to jest ta dobra wiadomość, a gorsza jest taka, że nadal jeszcze tam mi się kapitan w tym obozie nie pojawił,
ale jeszcze nie wczytywałem ponownie stanu gry, więc teraz po prostu wyjdę do głównego menu i za chwilę spróbuję znowu tutaj podejść. No i proszę bardzo, i tym razem jak najbardziej oczywiście kapitan się pojawił, więc sytuacje, kiedy z powodu jakiegoś glitcha nagle jakaś postać się nie pojawia, to warto sobie właśnie przeładować grę i wtedy mamy sprawę już właściwie załatwioną. Akurat mamy go tutaj na obrzeżach, więc nie muszę ponownie całego obozu czyścić. Po prostu uśpimy kapitana i tego strażnika obok i nikt nie powinien nawet się zorientować. I must be careful now. Dobra. To by było tak naprawdę na tyle. Możemy jeszcze sobie z nim poradzić. No i spadamy. Już wcześniej tutaj byłem i likwidowałem wszystkich, więc teraz, jako że lokacja jest zaliczona, to możemy ruszać dalej. W ogóle wam chciałem pokazać, że jednak na terenie Morza Czerwonego mamy przynajmniej trzy znaki zapytania. To znaczy, tutaj jest ta wysepka. Oprócz tego tutaj jakiś statek? Nie, raczej jest to skarb i widziałem właśnie gdzieś jeszcze jakiś statek, który tutaj pływał, ale on się przemieszcza akurat i chyba jest teraz tutaj. Tak, ale jak najbardziej jest to na terenie Morza Czerwonego, więc okazuje się, że tutaj również mamy takie pytajniki. I teraz, słuchajcie, ja bym chciał tutaj sobie zlokalizować łódkę i tak się składa, że mam ją po tej stronie, tylko może jeszcze wymieńmy sobie strój. Skoro już trochę pobiegaliśmy w tym, to pora sprawdzić kolejny. Tym razem też strój unikatowy, legenda Persji. Osłaniaj głowę na pustynię, albo słońce uprażę ci mózg. Głupi Medjay nikomu się nie przyda. Tak to wygląda tym razem. Dominuje kolor niebieski. Mały pokaz mody w wykonaniu Bajeka mamy dzisiaj, ale co tam. Jeszcze się zastanawiam, czy ewentualnie najpierw nie wybrać się w te dwa miejsca, ale z drugiej strony tu akurat mamy, kurczę, zaraz obok łódkę. Później może się nam nie przytrafić, więc jednak skorzystajmy z okazji, żeby popłynąć się w stronę tej wyspy, wysepki właściwie, bo jestem ciekaw, co na niej znajdziemy. Bo ja początkowo zwróciłem uwagę na tamten ląd, ale to już jest jakiś inny obszar. Oczywiście tam się nie możemy dostać, bo wówczas zobaczymy bariery, które zostaną wytworzone przez Animusa i po prostu nastąpi desynchronizacja, jeśli wypłyniemy poza obszar wskazany przez dodatek DLC. A przypominam, że aby wrócić się na teren z podstawki, no to trzeba przejść na atlas całej mapy i wtedy przenieść się szybką podróżą. Podobnie jak to miało miejsce chociażby w Wiedźminie, gdzie pomiędzy takimi dużymi mapkami się właśnie przemieszczaliśmy taką szybką podróżą i nie było opcji, żeby w ramach jednej wędrówki gdzieś się udać. A tu się okazuje, że mamy turkusową wyspę i miejsce, w którym można odpocząć, czyli miejsce dla pustelnika. To ciekawostka. Mamy tutaj też skarb przy okazji. Dobra, zaraz w takim razie znajdziemy to miejsce spokoju, tylko tu jeszcze przy okazji, skoro jestem na tej wysepce, to chciałbym. A, pewnie tam na górę muszę wejść. To chciałbym jeszcze właśnie przeszukać wszystko. Ciekawe. Tutaj w tym momencie nikogo najwyraźniej nie ma, ale może czegoś się dowiemy z tego tekstu. Aby odkryć prawdziwego siebie, trzeba zerwać więzi z innymi. Uwolnić umysł można tylko poprzez kontemplację czystego nurtu natury splecionego z dziełami ludzkich rąk. No właśnie, wygląda na to, że ktoś tutaj chciał się zabawić w pustelnika. Pytanie tylko, jak skończył ten ktoś? Czy przeżył, czy znajdziemy tutaj gdzieś jego ciało, niestety? Nie widać, żeby ktoś tutaj jeszcze siedział. Chociaż fakt, że tutaj jeszcze się to pali, oznacza, że ktoś tutaj musi jeszcze być, albo być tu niedawno. Wątpię, że tylko kogoś tutaj znajdziemy, no ale to jest też taka wskazówka mała na temat tego, że to wcale nie musi być takie do końca opuszczone miejsce. Tyle tylko, że my raczej tego pustelnika tutaj nie spotkamy.
I proszę, tutaj oczywiście mamy to miejsce, gdzie możemy sobie usiąść i pomedytować. Lokacja zatem ukończona. Punkt zdolności otrzymujemy oczywiście za znalezienie takiego miejsca pustelnika. No ale jak zwykle, już wam wspomnę po raz kolejny, że zostawiam te punkty umiejętności na kolejny fabularny dodatek DLC, żeby tam sobie odblokować od razu jakieś nowe zdolności. Jeszcze zobaczmy tylko tutaj może, bo też jest kolejna łódka. Mam nadzieję, że ta mi się za chwilę nie zniszczy. O, tak myślałem, że coś tu jeszcze mogę znaleźć, ale nie ma żadnego tekstu. No cóż, szkoda, że nikogo tutaj nie mogłem znaleźć. Nie można mieć wszystkiego. W takim razie płyniemy dalej. Może właśnie sobie poeksplorujemy troszeczkę to Morze Czerwone. Spróbuję wykręcić. I ruszyć chyba do tego skarbu w takim razie. To będzie aż tutaj, kilometr drogi przed nami. W ogóle to miejsce też się zalicza do Morza Czerwonego? No nie, to już jest akurat ten region poboczny. No dobra, to teraz tam dopłynę na przyspieszeniu. Wow, patrzcie na to! Obszar niedostępny, zagrożenie desynchronizacją. Tego się nie spodziewałem. Będę musiał tutaj jakoś wzdłuż popłynąć i nawet już mnie zdesynchronizowało niestety. To była chyba jednak mimo wszystko drobna przesada, no bo jakby nie patrzeć, płynąłem prosto do tego pytajnika i tak naprawdę nie okrążałem tego jakoś bardzo. Więc lekką przesadą było to, że twórcy ustawili ten obszar ograniczony tak bardzo, że musiałem jakimś dziwną trasą płynąć, żeby dostać się do celu. No ale okej, w każdym razie odrodziłem się po desynchronizacji i tutaj z powierzchni lądu mogę sobie dopłynąć już teraz na spokojnie. Myślę, że tutaj jestem akurat na obszarze swobodnie dostępnym. No ale przy okazji zobaczyliście jeszcze, że gdybym tylko się bardziej oddalił, to od razu oczywiście gra mnie cofa na miejsce, które doskonale znamy. To będzie już tutaj, ten zatopiony skarb. No bo to, że jest to skarb, to akurat pewne. Tylko zaraz zobaczymy, co takiego odkryjemy. Dobra, tu chyba będzie już dobrze się zatrzymać. Jest to dość głęboko, że aż nie pokazuje mi nawet na razie takiej lokacji. Okej, okay, tutaj jest. I czyżby jeszcze trzeci skarb po tej stronie? No to wygląda, patrzcie. Zazwyczaj są to jakieś dwie skrzynie. Drzewia Synaju. No dobra, w takim razie wybierzmy się tutaj. A, bo to jest w ogóle pod wodą jeszcze bardziej. O kurczę. Tu ja najpierw będę musiał zlokalizować jakieś wejście i to pewnie od tej strony. Chyba szykuje się troszkę dłuższy okres nurkowania. No, najciekawsze jest to, że tak łatwo tutaj nie da się znaleźć wejścia. Pytanie skąd? Nie, no nie sądzę, żeby tam dalej była potrzeba. Wydaje mi się, że jednak powinienem płynąć w tę stronę i gdzieś tutaj wejście zlokalizować. Trzy skarby rzeczywiście mi pokazuje po lewej stronie. Ale gdzie jest rzeczywiście jakieś wejście? Może muszę coś tutaj rozbić? Nie wydaje mi się. Pewnie po tamtej stronie prędzej, ale chcę jeszcze tutaj się mimo wszystko upewnić. Tak się składa, że jest to naprawdę duży obszar. I zaraz będę musiał się wynurzyć. Tak, chyba po tej stronie prędzej znajdę. Dobra, wynurzmy się najpierw i zaraz spróbujemy znowu zanurkować. Bardzo dobrze, że mam tę umiejętność, która daje mi możliwość dłuższego wstrzymania powietrza po prostu, bo nie musimy tak często wychodzić. Dobra, jest zwykła tarcza. No to nie było zbytnio ukryte. Zobaczymy dalej.
Tu jest właśnie kolejna miejscówka. To będzie to. Broń ciężka i po której stronie? Tutaj jakoś. Będzie kolejny skarb. Tylko jak się tam dostać? No to jest pytanie. Może jednak tutaj, gdzie wcześniej zdobyłem jeden skarb, po prostu powinienem popłynąć dalej, bo zauważyłem, że również po tej stronie coś mamy. Tylko czy ja zauważę tutaj jakiś skręt w lewo, bo to właśnie tam by trzeba było. I tak, zdecydowanie. No to powiem wam, że to są takie skarby, te podwodne, chyba najbardziej ukryte jak do tej pory. Nie mówię tylko o dodatku, ale w ogóle nawet o całej grze. Bo nie przypominam sobie, żeby jeszcze gdzieś był taki problem, żeby coś znaleźć. A tu proszę. Co my tu mamy? Ciekawe, czy ja zdążę. Nawet mi się przypomina, że właśnie ktoś z was mi pisał, że będzie takie jedno miejsce, gdzie naprawdę trzeba się będzie sprężać. Zwłaszcza, że gdyby ktoś jeszcze nie miał odpowiedniej umiejętności wykupionej. Czy ja tu się mogę wynurzyć? Nie za bardzo. To jest najgorsze. Więc to oznacza, że muszę wracać teraz całą drogę, a już w końcu nie wiem, z której to było strony. Spróbuję popłynąć tutaj, tylko czy to mi się uda? Czy to nie jest przypadkiem jednak ślepy zaułek? No ja tutaj wychodzę z innej strony, co ciekawe. Ale mam tutaj też jeszcze coś do zabrania, więc sobie nie odmówię. I to by było chyba wszystko. W takim razie szybko się wynurzamy, bo jestem naprawdę dość głęboko pod wodą. Już ostatkiem sił bajek wypływa, ale powinno się udać. No dobra, no to było dość niebezpieczne, to muszę przyznać. Ale najważniejsze jest to, że udało się. Jeśli chodzi o to, co jest tutaj na południu bardziej, to zajmiemy się tym kiedy indziej. A ja jednak powrócę tutaj do Arsinoe. Akurat tak się składa, że mamy przecież tutaj kolejne miejscówki do zwiedzenia, więc zobaczymy za chwilę, co to będzie tym razem. Być może jakieś skarby tutaj też się kryją, kto wie. No dokładnie, rozebrany monument. Wszędzie trwa rozbiórka. Ja kurczę, kiedy pierwszy raz zobaczyłem te tereny, to sobie pomyślałem, że oni tutaj budują, a później dopiero dowiedzieliśmy się, jaka historia się za tym kryje, że ten kamieniarz, którego zlikwidowaliśmy, to właśnie za te rozbiórki tutaj odpowiada. Nie liczą się w ogóle dla niego tradycje. I should be cautious around here. Tylko to, żeby solidnie zarobić. Dobra. O, tamten mnie zauważył przez chwilę, a to ciekawe. Ale może będę w stanie jednak go zaskoczyć, mam nadzieję. Poczekam chwileczkę. Dobrze, że nie zdążył wejść, bo byłby problem. A tak, to mogę tutaj się wdrapać chyba. Tędy na pewno nie, ale tutaj już tak. I najważniejsze to zgarnąć to, co jest w skrzyni na górze. Kurde, szkoda, że ten sobie poszedł, bo akurat tutaj bym wykonał zabójstwo zjeżdżając z liny. Zjeżdżając na linię. A tak, to już muszę ich załatwić normalnie. Tam na dole też jest parę rzeczy. Dobra. No i kombinacji oczywiście nie mogę wykonać, kurczę, no. Ale to pewnie dlatego, że akurat okazało się, że koleś jest za tym bloczkiem. Dopadnijmy go szybko. No i teraz zabrać to, co jest tutaj na dole. Jeszcze chyba było coś więcej. To bardziej na górze. To też sobie zgarnę przy okazji. Pójdziemy za chwilę nieco dalej, to znaczy tutaj by mnie interesowała ta miejscówka. Co ciekawe, ja oznaczyłem... A, bo tu jest trzech w ogóle żołnierzy. Dobra, nie będziemy ich chyba atakować. Muszę uważać, bo oni jeszcze przychodzą. Tych żołnierzy tutaj się sporo kręci, jak się okazuje.
Oj, mimo że nie jestem, kurde, na terenie zastrzeżonym, to i tak mnie atakują. Ale może to i dobrze, bo w końcu sobie wykorzystam te ostrza podwójne. Troszkę sobie nimi powalczymy. Najgorsze jest to, że jeszcze tutaj konno jeżdżą i będą dodatkowo przeszkadzać. Aż mi ich szkoda, bo tak biedactwa od razu obrywają. Nie mają żadnych szans praktycznie. Dobra. Prawdziwą masakrę tutaj zrobiliśmy, ale wszyscy właśnie wyeliminowani, więc mamy spokój. I ruszamy dalej. Tutaj jeszcze raz podejdę do tkaczki na wszelki wypadek, żeby zobaczyć, czy jest coś nowego, ale oczywiście nie. Zatem pędzimy tutaj do... Myślę, że kolejnej miejscówki ze skarbem pewnie. O, pomóż rebeliantom przy okazji. A, to jest w ogóle jednak następny mniejszy obóz. Tu jest ich sporo, trzeba przyznać. Rebeliantów też chcę uwolnić, bo też mamy osobne trofeum za uwolnienie 20 takich rebeliantów w ciągu całego dodatku. Więc trzeba to będzie zrobić prędzej czy później. Dobra, może zacznijmy od góry. Tylko uwaga, bo tutaj akurat wchodzi jeden delikwent. Spróbuję go zdjąć. Super. Lecimy teraz tutaj. Dobra, ten kapitan akurat się nie zorientował, więc to dobrze, bo będę w stanie go teraz zaskoczyć. Pytanie, czy na górze jest coś ciekawego? Owszem. Chociaż nic aż tak bardzo cennego oczywiście, no ale okej. I teraz co? Zeskakujemy. No, tamten oczywiście usłyszał. Tak patrzę, czy jeszcze tutaj są jakieś liny, po których mogę zjechać, żeby kogoś załatwić, ale akurat nikt tutaj nie jest w odpowiednim miejscu. Dobra, jeszcze ty tutaj. Pilnujesz wejścia, tymczasem asasyn ci się zakradł od innej strony w ogóle. No i jak to zwykle bywa, w namiocie mamy skarb. Poprosimy zatem. I to by było na tyle, jeśli chodzi o tę miejscówkę. Ale skoro już tu jestem, to oczywiście ponownie jeszcze się rozejrzę. Tak jak w poprzednich przypadkach. Załatwimy tego ostatniego może przeciwnika tutaj. No bo chcę i tak jeszcze rebeliantów uwolnić. Profesjonalnie, błyskawicznie załatwiony. I dobra. Uwolnimy właściwie jednego tylko rebelianta. Kilku też uwolniłem poza nagraniem, żeby trochę się właśnie przybliżyć do odblokowania tego trofeum, ale mimo wszystko jeszcze 20 nie uwolniliśmy. Tak więc cóż, jeszcze bym się może chciał ewentualnie udać w jakieś miejsce, czy jednak zostawimy to sobie na inny materiał. Myślę, że sobie zostawimy na inny odcinek, bo tych znaków zapytania i tak tu jest jeszcze no co najmniej kilka w różnych miejscówkach, jak widzicie. Więc jeszcze będzie co robić, jeśli chodzi o poboczne wyzwania. No jest tego naprawdę nawet całkiem sporo, zaskakująco, można by powiedzieć. Poza tym, kto wie, być może któraś z misji jeszcze się będzie rozgrywać tutaj w którymś obozie, więc też nie spieszmy się tak z ich plądrowaniem. Póki co jednak z mojej strony to by było na tyle. Jeszcze oczywiście nie pokazałem wam wszystkich strojów wykupionych, ale na to też przyjdzie pora, tak więc nie obawiajcie się. Z mojej strony na dzisiaj to by było wszystko. Dziękuję wam za oglądanie i do usłyszenia kolejnym razem. Cześć!